Dzień dobry. Z wielką przyjemnością witamy dzisiaj w Studio Wszechnicy pana profesora Marka Kłodzińskiego, profesora nauk ekonomicznych, od wielu lat związanego z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, a przez 11 lat również dyrektora tego instytutu. Pan profesor jest autorem, współautorem i redaktorem kilkuset prac naukowych, które obejmują szeroką problematykę badawczą. Zajmuje się między innymi wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich, pozarolniczą przedsiębiorczością, aktywizacją społeczno-gospodarczą, zjawiskiem dwuzawodowości w rolnictwie, a co może w dzisiejszych czasach bardzo ciekawe, rozwojem społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich na obszarach cennych przyrodniczo. Ale dzisiaj spotykamy się w związku z publikacją kilka miesięcy temu, prawda, panie profesorze, tej pracy Przybyszew, stulecie przemian polskiej wsi. Zgadza się. Oddaję panu głos. Wypadałoby zacząć od, skąd się moje zainteresowania wzięły Przybyszewem. Jako student SGGW w 1962 roku wylądowałem w Przybyszewie, pisząc pracę magisterską, do której zachęcił mnie mój promotor. Mianowicie w Przybyszewie w 1933 roku, przed wojną, wspaniałą książkę o Przybyszewie wydał Stanisław Rosłoniec i na podstawie tej książki zbierałem podobne materiały i zrobiłem takie studium porównawcze. I w tej chwili mamy stulecie niepodległości polskiej. W instytucie prowadziliśmy dosyć duży grant związany właśnie 100 lat polskiej wsi i polskiego rolnictwa. Oto ja to pokażę. Tak, dzieła, które wyszły w instytucie, Ciągłość i zmiana. I w ramach tego grantu postanowiłem znowu pojawić się w Przybyszewie, żeby z kolei uzupełnić te dwa okresy czasowe o rok 1000, przepraszam, o 100 lat. 2018. Tak. I to są te trzy okresy, które zawarłem w tej książce, i to jest właśnie ta monografia porównawcza, notująca wszelkie zmiany, jakie dokonały się w Przybyszewie. Ale może powiedzmy jeszcze, że Przybyszew w ogóle jest niewątpliwie bardzo szeroko opisaną wsią, bo nie wiem, czy dużo jest w Polsce wsi, które dorobiły się trzech tego typu monografii naukowych, a oprócz tego jeszcze powstała książka o historii oświaty w Przybyszewie. Tak. Mamy jeszcze jedną o dziejach parafii i kościoła przybyszewskiej, tak. I historię Ochotniczej Straży Pożarnej. 100 lat, 110 lat. 110. Tak. Czyli z jednej strony można powiedzieć, że praca pana profesora była znacznie łatwiejsza. Była znacznie łatwiejsza, ale i może też częściowo możliwa dzięki temu, tak? Bo... Tak, tak. Było dużo materiału do wykorzystania. Ale wszyscy bazują, jeśli chodzi o historię Przybyszewa, okres przedwojenny, historię Przybyszewa, na pracy Stanisława Rosłońca. To był chyba jego doktorat. A on dlaczego się zainteresował Przybyszewem? Dlatego, wiadomo, że on mieszkał we wsi Osuchów. Osuchów jest tuż przy Przybyszewie leży. I jego brat, z kolei Władysław Rosłoniec, niezwykły człowiek, który organizował od podstaw właśnie oświatę, szkołę podstawową w Przybyszewie do okresu przedwojennego, do powojennego. I to były takie dwie znakomite postacie. To były dwaj bracia, którzy właśnie bardzo interesowali się Przybyszewem, ale myślę z tego powodu, że kiedy Przybyszew był miastem, Osuchów zastanawiał się, czy się nie przyłączyć do miasta, no ale się nie udało. I tylko Przybyszkowice, które są taką odnogą Przybyszewa leżącą tuż nad Pilicą,
przyłączyły się do Przybyszewa i to było jedno miasto, a teraz jest jedna wieś Przybyszew. No właśnie, powiedział pan profesor, dał już tę kluczową informację. Przybyszew przez większą część swojego istnienia był miastem, tak? Czy dzisiaj byśmy powiedzieli miasteczkiem. Na ile to ciągle ma znaczenie? No bo nie możemy myśleć, że nie ma znaczenia. Na czym polega ta specyfika? Ja myślę, że tak jak historia odcisnęła swoje piętno na poszczególnych regionach Polski, tam gdzie były trzy zabory, i one są rzeczywiście do tej pory, granice tych zaborów są widoczne, chociaż to się zmienia. Tak samo i myślę, że w Przybyszewie historia odcisnęła swoje piętno na mieszkańcach, ze względu na to, że Przybyszew był otoczony wsiami, które były wsiami pańszczyźnianymi. A ile lat Przybyszew był tym miasteczkiem, proszę powiedzieć? Przybyszew powstał w XIV wieku. Mamy pierwszy dokument, 1338, gdzie książę mazowiecki Trojdon zawarł umowę z opatem benedyktynów płockich, wymiany Wilanowa, który należał do księcia, na który należał do benedyktynów, na Przybyszew, który należał do księcia. Benedyktyni już mieli nad Pilicą dwie wsie: Osuchów, Przybyszew i jeszcze jakąś. Jakąś jedną wnioskę. I w ten sposób Przybyszew powiększył włości zakonników, a Wilanów został przekazany księciu. I w ramach tej umowy książę wydał zgodę na powołanie, to znaczy uczynienie z Przybyszewa miasta na prawie niemieckim. I to się stało dosyć szybko, bo Przybyszew pod koniec XIV wieku był już miastem. Mieszkańcy Przybyszewa żyli, pracowali na innych zupełnie warunkach, mając znacznie więcej swobody niż wsie pańszczyźniane, a to szczególnie XVI wiek spowodował, że no, z chłopów zrobiono pańszczyźnianych niewolników, bo na nasze zboże otworzył się rynek całej Europy. Produkowaliśmy zboże, które wysyłaliśmy, prawda, Wisłą do Gdańska, stamtąd, prawda, płynęły do innych krajów. I w związku z tym właśnie pod koniec XVI wieku zaczęły się pewne niesnaski między zakonem a mieszczanami. Którzy byli chłopami, mieszczanie, chłopi, oni byli rolnikami. Co prawda opaci sprowadzali rzemieślników i to rzemiosło kwitł handel, ale głównie wszyscy dążyli do tego, żeby mieć kawałek ziemi, bo ten kawałek ziemi upoważniał do pełnienia różnych funkcji w ramach, prawda, tej jednostki miejskiej. W związku z tym mieszkańcy Przybyszewa, odnawiali swoje przywileje u każdego króla Polski, bo ciągle były zakusy zakonu, żeby po prostu zagnać ich do pracy na swoich polach. A oni byli tylko zobowiązani do płacenia czynszu za dzierżawione pola od komina, od tego swojego domu, prawda? Płacili tylko czynsze w pieniądzu, natomiast nie byli zobowiązani do żadnej pracy na polach zakonnych. I właśnie ta walka, trudno to nazwać walką, myślę, że tak, bo sprawy toczyły się w sądach. Jedna sprawa toczyła się 100 lat, mianowicie o prawo pędzenia, ważenia piwa, pędzenia wódki i sprzedaży. Jeden z opatów postanowił przejąć to od miasta, mimo że z tego opactwo miało niezłe dochody, ale postanowił, że te dochody powiększyć i to przenieść do miasta. Spór toczył się przez 100 lat w różnego typu sądach, nawet to trafiło do Rzymu.
Czyli trzy pokolenia tak. I wiele instancji. Tak, tak. I w związku z tym oni byli taką zwartą, prężną, zdyscyplinowaną gromadą. I to spowodowało, że oni jednak byli zupełnie innymi ludźmi. Mówili sobie pan, pani. Na wsiach się mówiło do siebie kum, kumie, stryju. Do obcych na wsiach mówiło się wy, a dodawało się nazwisko. Natomiast oczepiny zupełnie inaczej wyglądały we wsiach pańszczyźnianych, gdzie właśnie do czepka się wrzucało pieniądze, żeby się koszty wesela na zwróciły. W Przybyszewie na przykład to był dyshonor, żeby ktokolwiek dawał pieniądze pannie młodej parze. Ktokolwiek z gości. Tak, tak. Także przybyszewianie szukali żony wyłącznie w sąsiednich miastach. W związku z tym to czyli była... Czyli była to taka wyspa. Tak, tak, to była taka wyspa. Ja myślę, że mimo, że okres PRL-u, obecne 30 lat, to się wszystko wyrównało. Dzieci z różnych wsi chodziły do tej samej szkoły, ale coś pozostało w tych mieszkańcach. Niewątpliwie smykałka do handlu, bo zawsze uprawiali warzywa. Benedyktyni ich nauczyli uprawy warzyw i ta wieś słynie z uprawy warzyw. To przed I wojną światową jeszcze uprawa tych warzyw nie była w sąsiednich wsiach. Dopiero później zaczęła się rozprzestrzeniać. Czyli to było, te warzywa to było coś nowoczesnego, tak? Coś no to dużo było bardziej rozwiniętego. W Polsce, ale oni z tego żyli i mieli znacznie większe dochody niż przy takich jakichś tradycyjnych uprawach, prawda? Wozili te warzywa do Warszawy, dwa dni taka podróż trwała. Szczególny jest słynny ogórek przybyszewski, ale oczywiście pietruszka i inne warzywa, ale głównie dominowała, kiedyś dominowała cebula i ogórki, które kwaszono. Jak ja robiłem pracę magisterską, to w zalewach pozostawił po przybranej wodzie przez pilice w czasie roztopów. Tworzyły się takie zalewy, gdzie setki beczek z ogórkami kiszonymi w czystej wodzie rzecznej. Tak, tak. Także to jest ogromna tradycja. Oczywiście teraz w beczkach nic się nie robi, nic w pilicy tych beczek nie moczy. Robi się to po prostu w silosach specjalnie wybudowanych w gospodarstwach. Ale na dużą skalę nadal. Dla wielu rolników jest, to są już przedsiębiorstwa. To są przedsiębiorstwa. Wielu rolników, z którymi rozmawiałem, mówili, że na początku przemian to ze swoimi produktami na Śląsku stali 3-4 dni, żeby sprzedać, a w tej chwili jest tak, że oni tylko siedzą, są telefony z Krakowa, z Warszawy, z Radomia i tylko dostarczają kiszoną kapustę, ogórki i inne rzeczy. Czyli można powiedzieć, że ten przywilej, ta uprzywilejowana pozycja początku Przybyszewa jako miasta cały czas przynosi mieszkańcom zyski, w sensie tak. No, lepszej pozycji w tym rozdaniu gospodarczym, tak? Nawet po tylu przemianach i nawet po tym, jak Przybyszew nie jest już miasteczkiem, tak? Bo powiedzmy, kiedy stracił prawa miejskie? No stracił prawa miejskie w 1870 roku. Car wtedy za nasze powstanie, po powstaniu styczniowym, odebrał te prawa miejskie wielu miastom w Polsce, w zaborze rosyjskim. Natomiast Przybyszew nigdy już się nie starał o przywrócenie tych praw miejskich, jak sąsiednie miasto Wyśmierzyce, które też należało do benedyktynów. I jest ponoć najmniejszym miastem w Polsce, tak, słyszałam, tak, 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 że tak, tak burmistrz mówi. Ale Przybyszew niestety w 1812 roku wybuchł pożar. Tam często były pożary, wieś jest bardzo zwarta w tej starej części, jak miasteczko. W Przybyszewie spłonęło 1/3 substancji budowlanej. Ustały targi, ustały jarmarki. I stopniowo
rzemieślnicy zaczęli się wyprowadzać w Przybyszewa. No jeśli nie ma jarmarków, jeśli nie ma targów, to nie ma zarobków, trzeba jeździć, prawda, do sąsiednich miast, a tam trzeba wynająć, prawda, jakąś gospodę. No i są to problemy. W związku z tym Przybyszew już zaczął podupadać i nigdy już nie doszedł do tej swojej świetności, chociaż w dalszym ciągu jest centrum takim usługowym, handlowym, tam jest dosyć dużo różnego typu warsztatów, przedsiębiorstw, no może nie za dużo, 20 naliczyłem, ale myślę, że niezarejestrowanej działalności gospodarczej jest też dosyć dużo. Drugie tyle. Tak. Dobrze. To już trochę powiedzieliśmy o gospodarce, jeszcze do tego wrócimy, ale może coś pan profesor by opowiedział o tym wczesnym rozwoju instytucji, na przykład o oświacie, tak? O historii szkoły pierwszej, bo to bardzo ciekawe i też wydaje się, że dosyć niezwykłe na tle sytuacji w wielu innych miejscach w Polsce, w takich jednak no, małych miejscowościach. Oczywiście, no może tylko jeszcze parę słów, jeśli chodzi o ludność Przybyszewa. Tak jak w całej Polsce następuje proces zmniejszania się ludności, ujemny przyrost naturalny. Także na przykład Przybyszew liczył w 1927 roku 1127 mieszkańców, w tym chyba ze 120 to byli Polacy pochodzenia żydowskiego. 1962, kiedy ja tam przyjechałem i robiłem swoje badania, to było 990 osób. Dzisiaj jest 636, no więc prawie o połowę zmniejszyła się liczba mieszkańców i dalej się zmniejsza. Prognozy demograficzne są takie, że ludność będzie się w coraz szybszym tempie starzała. W związku z tym to zupełnie są już nowe zadania dla władz gminy, prawda, starzenie się ludności, przybywanie osób w wieku emerytalnym, opieka nad tymi ludźmi. Tyle może o mieszkańcach. Nastąpiła zmiana strukturalna wsi. Tam jest 400 rodzin. 200 rodzin ma ziemię. To i tak dużo. Ale tylko 30 albo 25% maksimum ją uprawia. Reszta dzierżawi. Także powstały już duże gospodarstwa, ale no już zdecydowanie to nie jest wieś rolnicza. No tak, ale To są zupełnie innego typu już problemy. Tak, ale dzięki temu, że ci, którzy mają mało, dzierżawią tym innym, może ci rolnicy, o których ci przedsiębiorcy, jak pan profesor mówił, no mają szansę takiego rozwoju. Rozwój następuje w paru gospodarstwach. To znaczy, ja myślę, że około 16 gospodarstw żyje tylko z rolnictwa, ale są kilka gospodarstw jest naprawdę, to są już przedsiębiorstwa. Jedno gospodarstwo ma już 180 hektarów. Połowa własnej ziemi, połowa dzierżawionej. I to gospodarstwo powstało z 12-hektarowego gospodarstwa. Także jest parę tego typu gospodarstw. I w tej chwili są propozycje z powiatu dla wójta gminy Promna, żeby jednak zrobić w Przybyszewie scalenia. Przybyszew wyróżnia się w okolicy wąskimi paskami pól. Stworzenie pola 5-hektarowego, 7-hektarowego trwa 20-25 lat, żeby te paseczki 10-metrowe skupić i stworzyć jedno wielkie pole. Natomiast w sąsiednich wsiach są pola duże. Przybyszew nie zgodził się na scalenie w 1970 roku, a w sąsiednich wsiach te scalenia były. I to są teraz problemy, chociaż powiedziano mi, proces scalenia jest w Przybyszewie niepotrzebny, za 10-15 lat ci duże gospodarstwa
ocalą, to wszystko wykupią ziemię od rolników. No tak może być. Tak, tak. I tak, tak prawdopodobnie tak będzie. I tak będzie. No ale wspomniała Pani o instytucjach. To jest właśnie fenomen Przybyszewa. Fenomen Przybyszewa polegający na tym, że dwaj księża, których w tej chwili ze świecą by można było szukać, którzy oprócz religii zajmują się także sprawami gospodarczymi, społecznymi, problemami ludzkimi. I tam był ksiądz Wilkoszewski. To była parafia obejmująca kilka wsi. I ten ksiądz Wilkoszewski w 1918 roku, kiedy założył kółko rolnicze, to kółko rolniczo-ogrodnicze. I to kółko rolniczo-ogrodnicze zaczęło jeszcze w Polsce, dopiero były jakieś przymiary, to jeszcze nie było mowy o reformie rolnej. To kółko już wykupiło ponad 200, około 300 hektarów ziemi sąsiednich majątków na powiększenie gospodarstw przybyszewskich, ale też i gospodarstw sąsiednich wsi. I to kółko na przykład wykupiło w Ozuchowie młyn, z którego zrobiło elektrownię, wtedy na wsi o prądzie, o energii elektrycznej, to było mgliste pojęcie. A tutaj oświetlenie, można było korzystać z oświetlenia w godzinach wieczornych w Przybyszewie, w Osuchowie i także, będę o tym mówił później, w takiej szkole gospodarstwa domowego żeńskiej, niedaleko Osuchowa. I ta elektrownia działała do 1957 roku, kiedy zelektryfikowano Przybyszew. A więc to był taki naprawdę fenomen rzadko spotykany w Polsce, a może jedyny. Kółko rolnicze ksiądz Wilkoszewski założył także kasę, spółdzielczą kasę, która głównie użyczała pożyczek dla pożyczkową rolników. Pożyczkową po prostu. Do tej kasy pożyczkowej zapisało się z sąsiednich wsi i z Przybyszewa należało ponad 3000 osób. Minimum trzeba było dać wkład 10 złotych, żeby być członkiem tej kasy. A co znaczyło te 10 zł, tak żeby sobie wyobrazić a dzisiaj? Trudno mi powiedzieć, ale przed wojną 10 zł, nie umiem powiedzieć, ale to był... To nie było dzisiejsze 10 tak, zł. Tak, to nie było dzisiejsze. Także było ogromne zapotrzebowanie na pożyczki, w związku z tym kasa zaczęła korzystać z takiej kasy tu centralnej w Warszawie. Także oprocentowanie stopniowo rosło aż do 14%. Oczywiście kasa została zlikwidowana, kiedy pojawili się, prawda, Niemcy i przestała działać. Możemy jeszcze do początków szkolnictwa, bo właśnie, boję się, właśnie, że nam umknie, a to też fenomen. Tak. No więc właśnie ksiądz Wilkoszewski wykupił kółko rolnicze, bo przecież tam był zarząd tego kółka, on był prezesem. On wykupił w jednej we wsi Strupiechów, która w tej chwili się nazywa Nowym Przybyszewem, wykupił tam około 100 hektarów ziemi, ale 35 hektarów z zabudowaniami folwarcznymi zostawił. Jaka to już była wtedy wizja? Tą ziemię podarował takiemu towarzystwu, Towarzystwu Oświaty imienia Cecylii Plater Zeberkówny w Warszawie za darmo, ale pod warunkiem, że zorganizują
szkołę gospodarstwa wiejskiego dla dziewcząt. I tam uczyły się dziewczęta wszystkiego, co otrzymywały wiedzę niezbędną gospodyni. Mhm. Ale gospodyni nie tylko prowadzącej dom, ale też gospodarstwo. Gospodarstwo, tak. No, w tym okresie czasu tylko kobiety zajmowały się uprawą warzyw. Mężczyźni tylko byli do cięższych prac, do orki. Jak zalała pilica warzywniki, to wtedy całą noc się wylewało szuflami wodę. To oni to robili, ale pielenie, sadzenie, przygotowanie sadzonek, to była rola kobiet. No więc ta szkoła działała jeszcze w okresie PRL-u, działała parę lat, była zamieniona na taką szkołę już rolniczą, ale no to był w tym czasie myślę, że w Polsce to dosłownie było parę tego typu szkół właśnie dla dziewcząt. Z tym, że na ogół to były dziewczęta, ludzi, którzy prowadzili duże majątki, duże gospodarstwa, ale albo zarządców tych majątków. I doceniali to, żeby wykształcić tak, te... Tak, no i tam były, ona oddziaływała na okolice, tam był chów, kur, były poletka, były wystawy rolnicze, także to miało ogromne znaczenie. Ale chciałbym wrócić do szkolnictwa. W Przybyszewie są zapiski, że już w 1800 roku działała szkoła w Przybyszewie. Mianowicie jest taki zapis, że nauczyciel dostawał od mieszczan 600 zł rocznie plus 12 korców różnego zboża. Gdzie ta się szkoła mieściła, nie wiemy, ale już w 1840 roku mieszczanie kupili w centrum miasta plac, działkę, na której wybudowali szkołę jednoizbową z mieszkaniem dla nauczyciela. Później ta jedna izba została podzielona na dwie izby. Jak dzieci przybywało, nauka już nawet w okresie PRL-u odbywała się w wynajętych pomieszczeniach u gospodarzy. Wynajmowało się parę pomieszczeń u gospodarzy, niedogrzane zimą. Z toaletami to różnie na wsi bywało. Także trudno sobie wyobrazić, w jak trudnych warunkach odbywała się nauka. No ale się odbywała. Ta szkoła działała do 1950 roku, ta właśnie wybudowana przez mieszczań, bo później powstała szkoła już z prawdziwego zdarzenia, też na wykupionej działce przez mieszkańców Przybyszewa. I właśnie wspomniany przede mnie Władysław Rosłoniec już przed wojną opracowane zostały plany budowy tej szkoły. Były zbierane przez ludzi materiały gromadzone na budowę szkoły. Niestety II wojna światowa to przerwała, a co ciekawe, materiały budowlane były skrzętnie ukrywane w stodołach wielu rolników przed Niemcami. I przetrwały wojnę. Przetrwały. No i później brak materiałów po wojnie, brak rzemieślników. I ten biedny Władysław Rosłoniec, dyrektor tej szkoły, jeździł po całej Polsce i zbierał pieniądze. Nawet elektryczność w tej szkole robili uczniowie technikum elektrycznego, gdzie przyjeżdżali w niedzielę i w ramach akcji takiej społecznej w Przybyszewie ci uczniowie z Pruszkowa robili instalację elektryczną w szkole. Czyli była tam wielka, z tego co pan profesor mówi, no, taki obraz możemy sobie wyobrazić i to nie od niedawna, no tylko skoro ta szkoła już w 1800 roku powstała i mieszczanie utrzymywali ją własnym kosztem, to jest obraz ludzi niezmiernie świadomych, przedsiębiorczych i takich no, działających
nie roszczeniowo, tylko można powiedzieć podmiotowo. I trzeba pamiętać, że w Przybyszewie przed wojną 48% ludzi nie umiało czytać i pisać. A jednak ogromną wagę przywiązywali do wykształcenia dzieci. W tej szkole właśnie podstawowej ten właśnie dyrektor Rosłoniec, zresztą tam jest nazwana jego imieniem ulica i szkoła, było też założona szkoła przysposobienia rolniczego, która działała wieczorami. I to trwało też przez co najmniej od 1954 do 1975 roku. Także myślę, że w Przybyszewie też znacznie wcześniej, bo ten ksiądz Wilkoszewski poprzez kółko rolnicze do kółka rolniczego na wykłady zapraszał świetnych praktyków. Także myślę, że w Przybyszewie znacznie wcześniej jakieś efekty nauki, postępu rolniczego były szybciej przekazywane do praktyki niż w sąsiednich wsiach. Ale budowa tej szkoły w Przybyszewie, szkoły podstawowej, to był chyba jeden z piękniejszych okresów aktywności ludzkiej. No ludzie się tak w to zaangażowali autentycznie. Uczniowie nie nawet w większych gospodarstwach zbierali ziemniaki za kopaczką i pieniądze, które zarobili, były przekazywane na budowę i wyposażenie szkoły. W tej chwili wójt gminy dołożył do tego 2 miliony złotych. Powstała duża sala gimnastyczna z kilkoma klasami lekcyjnymi, salami lekcyjnymi. Cała szkoła zyskała nową elewację, została ocieplona. Jest tam stadion Orlik w szkole, jest też przedszkole. Jest to przepiękny budynek. Tylko że teraz trzeba zadbać, żeby ten budynek żył. Czyli żeby były dzieci. Z tej sali gimnastycznej, żeby z tego korzystano, a nawet starsi ludzie. Oczywiście. No trzeba tam zorganizować coś, no i to jest właśnie... Czyli klub sportowy tam nie działa, pan profesor sugeruje. No może i działa, ale ja tego nie dostrzegam, to dopiero jest... I myślę, że też bardzo istotną instytucją w Przybyszewie, o której warto wspomnieć, no jest oczywiście Ochotnicza Straż Pożarna. Przed księdzem Wilkoszewskim ksiądz, no już nie pamiętam jego nazwiska, ale w 1912 roku zorganizował tam Ochotniczą Straż Pożarną. Przepraszam, w 1908 roku ksiądz Taczanowski. Powstała skromna remiza tuż przy kościele. W 1914 roku mieszkańcy wybudowali remizę Straży Pożarnej, budynek w centrum wsi murowany, który stoi do dzisiaj. Mają tam zamiar zrobić takie właśnie jakąś muzeum tej swojej Ochotniczej Straży Pożarnej, tego sprzętu, który był kiedyś używany. Czyli ta współczesna remiza jest zupełnie oddzielnym budynkiem. A w tej chwili, proszę Panią, powstał w 1973 roku, strażacy kupili działkę, w 1996 powstał w 90% sfinansowany przez mieszkańców Przybyszewa duży budynek Straży Pożarnej, gdzie mieści się biblioteka, gdzie mieści się duża sala, gdzie tam odbywają się wesela, zebrania większe. Także to jest taki dosyć okazały budynek. No i myślę, że jednak największą wartością to są ci strażacy, ci ludzie. Z pokolenia na pokolenie przechodzi tradycja bycia strażakiem. Czyli to jest tam nadal ważna instytucja. To jest bardzo ważna instytucja, no, która potrafi, jak 110 lat strażacy organizowali
swego istnienia. Ja zresztą byłem tam zaproszony, byłem na tej uroczystości, to mi powiedzieli. Ja mówię, skąd macie na to pieniądze? A on mówi, w strojach galowych, trójkami, chodziliśmy od rolnik, od gospodarstwa, od rodziny, od domu do domu. No przecież większość z nas to są koledzy, chodziliśmy do szkoły, no kto takim chłopakom pięknie ubranym odmówi? Datku. No ale oni organizują zabawy i ciągle z tego. Pierwszy samochód został kupiony w okresie PRL-u z pieniędzy zebranych przez strażaków. No, to jest dowód. Samochód, który był star, taki bojowy samochód strażacki, który był jedynym takim pojazdem w okolicy w 20 km. No, to był Przybyszewie. No, czyli tam bardzo długo zachowała się ta niezwykła samoorganizacja ludzi. Chcę powiedzieć, że pastwiska nad Pilicą są wspólnotowe. No nie ma już tam krów, ale kiedyś, jak ja byłem w 1962, na pastwisku było ponad 400 krów się pasło. Ale teraz też były, panie profesorze. Sama 13, widziałam, byliśmy 13, tam. 13. I chyba z 15 koni. Także i te wspólnoty były założone jeszcze w okresie PRL-u. Ale ta wspólnota przybyszewska, kiedy pojawiły się pieniądze z Unii, ta wspólnota zaczęła działać bardzo prężnie i w tej chwili to jest około 300 tysięcy złotych rocznie wspólnota dysponuje takimi pieniędzmi, za które są załatwiane najpilniejsze potrzeby wsi. Decyduje o tym zebranie wiejskie, zebranie właścicieli tych tam małych pasków, czy też tych małych obszarów nad Pilicą, tego dużego wspólnego pastwiska. Pastwiska zostały ogrodzone, są wydzierżawiane, a wspólnota zadbała o pięknie zrewitalizowany rynek. Tam jest dużo roślin, trzeba to podlewać, trzeba o to dbać. Wspólnota dba o to, opłaca człowieka. Jest przez wspólnotę kupiony traktor, który odśnieża zimą Przybyszew. Jest przez wspólnotę zakupiona taka wyrównywarka, maszyna i są utwardzane międzypolne drogi. W tej chwili sprzęt jest tak drogi, opryskiwacze, kombajny do zbierania czarnej porzeczki. Że I to jest wspólnotowe? Te kombajny nie, są... To nie, jest, to są to indywidualnych jest rolników, ale wspólnota międzypolne drogi utwardza, robi, żeby tam nie było błota, nie było dołów, żeby to można było taką maszyną bezpiecznie dojechać. Tak, ta wspólnota robi bardzo wiele, wiele dobrego, ale oczywiście to jest wszystko, decyduje je zebranie wiejskie, na co wydać pieniądze. Ale są tego też i minusy. Ludzie, postawy roszczeniowe rosną. Wobec ludziom tej wspólnoty. Ludziom już nie chce się zakasać rękawów i wspólnie coś zrobić. Zrobi wspólnota, gmina wybuduje drogi za pieniądze unijne. Czyli ci, którzy są w tej wspólnocie, można powiedzieć, no, to co wypracowują, przekazują wszystkim, tak, na zasadzie, no, jednak takiego poczucia dobra wspólnego. Czyli, no, tak, no, nie jest to takie złe zjawisko jednoznacznie, złe. Raczej to przyczynia się chyba do, no, do takiego dobrobytu tej wsi. Zdecydowanie tak. No na przykład ja w 1962 roku w budynku wynajętym był punkt położniczy i felczerski. W tej chwili na miejscu dawnego budynku szkolnego wybudowanego w 1840 roku stoi duży budynek przychodnia, jest tam dwóch lekarzy, dwie pielęgniarki. Tam groziło nawet zamknięcie tego budynku, zdaje się, ze względów jakichś sanitarnych i tak dalej. W każdym razie wiem, że doposażali ten budynek.
Coś tam w szkole też kupowali. W tej chwili zapłacili za plany, nie była wymieniona, część wodociągów była w rurach azbestowych. W związku z tym powstały plany wymiany tych rur, to za to zapłaciła właśnie wspólnota wiejska. Ale co dziwnego, są wspólnoty wiejskie w innych wsiach. Żadna tak nie działa jak w Przybyszewie. To pewnie ulegną likwidacji, skoro nie działają. A więc ma pani odpowiedź na pytanie, czy historia, czy przeszłość działa. No. Myślę, że to coś w tych ludziach zostało, prawda? No przekazane przez przodków. Znaczy wszystko, co pan profesor mówi o tym, jak nie tylko jak to wygląda w tej chwili, ale też no, w XIX wieku, tak i wcześniej, no to chyba jest potwierdzeniem tego, że ta przeszłość ciągle tam odgrywa wielką rolę, ale pytanie, co zrobić, żeby się nie dać uwięzić w tej przeszłości? Jednak jakaś powinna być jakaś wizja rozwoju. No. Bo skoro jest tam tak świetnie, bo z tego, co pan profesor mówi, to wydaje się, że to jest bardzo dobre miejsce do mieszkania, a jednak tych mieszkańców ubywa. Rodzi się coraz mniej dzieci, ale też przypuszczam, że młodzi ludzie po prostu wyjeżdżają i gdzie indziej rodzą te swoje dzieci. Dlatego zachęcałbym taką i będę o tym w Przybyszewie rozmawiał ze wspólnotą i z ludźmi, którzy tam są takimi liderami, że warto wyasygnować pewną sumę pieniędzy z tej wspólnoty wiejskiej na zrobienie badań wśród młodych małżeństw, wśród młodych ludzi, jak oni widzieliby swoją wieś. Co w tej wsi trzeba zmienić, żeby oni chcieli w niej mieszkać. Co im jest potrzebne. Tak, co jest im potrzebne. I to jest pierwszy krok do tego, do być może przeorientowania i w urzędzie gminy, i w strategii gminnej. I to znowu będzie, przypuszczam, coś bardzo nowoczesnego. Takie badania pod kątem potrzeb właśnie no, najmłodszego pokolenia mieszkańców. Może się okaże, że znowu jakieś inne podejście niż gdzie indziej no, zaowocuje takim kolejnym bodźcem rozwojowym. To nie jest mój pomysł. Mamy w instytucie... Wiem, pan Arkadiusz Ptak. Tak jest. No więc jest burmistrzem i pierwsze co zrobił? Badanie wśród młodzieży. Jak oni by chcieli, żeby to miasto wyglądało? Co w tym mieście powinno być, żeby chcieli w nim mieszkać? Powiedzmy, gdzie to miasto? W Wielkopolsce, prawda? W Wielkopolsce, tak. No właśnie, panie profesorze, mówimy cały czas o tej specyfice Przybyszewa, ale sam pan napisał we wstępie do swojej książki ostatniej, że wydaje się, że istnieje możliwość przenoszenia wniosków z opisu wielowątkowego małej zbiorowości pojedynczej wsi, rozumiem, że ma pan na myśli właśnie ten Przybyszew, na zbiorowość większą. I co możemy powiedzieć właśnie o tym, tak? No ja sobie myślę, że procesy depopulacyjne, proces starzenia się, proces jeszcze nie, 194 gospodarstwa bierze dopłaty bezpośrednie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tylko 60 jest czynnych gospodarstw, które jeszcze produkują, uprawiają ziemię, z czego około 40 to mają dochody jeszcze z innych źródeł. No więc ten proces, że w danej wsi coraz mniej jest gospodarstw rolniczych, a po prostu wyrasta paru, dla których to jest absolutny biznes i którzy powiększają swoje gospodarstwa poprzez dzierżawę, poprzez wykup. No, wykup ziemi od tych właścicieli, którzy już tą ziemią nie są zainteresowani. Są to procesy zauważalne niemal w całej Polsce. Także myślę, że żadna wieś, mimo tej wyjątkowości Przybyszewa, ale nie jest wyjątkowa na tyle, żeby pewne procesy
tam nie miało odzwierciedlenia w innych wsiach, w innych miejscowościach. Może niektóre zachodzą szybciej, prawda, w niektórych miejscach? Prawdopodobnie tak. Bo ci rolnicy, duzi rolnicy w Przybyszewie są na pewno tymi, którzy nie narzekają na to, że im się, oni dobrze żyją z tego rolnictwa, rozwijają niesamowicie. Pani była na promocji mojej książki w Przybyszewie. Tak. Byliśmy w gospodarstwie właśnie 180-hektarowym u pana Grzegorza Seligi. Jest to jeden z najstarszych rodów w Przybyszewie. I mimo, że tych Seligów jest paru i mówią, że nie są sobą pokrewnieni, to na pewno pochodzą z tego samego pnia. Ale i to przecież on nie chciał przejąć gospodarstwa od ojca. Jego matka była zwolenniczką, żeby to gospodarstwo podzielić na czworo dzieci. Ale ojciec powiedział tak, skoro trójka dostała wykształcenie, przekazuje gospodarstwo synowi Grzegorzowi w całości. On już wtedy jeździł z dezelowanym żukiem i handlował warzywami. Oczywiście pracował w tym gospodarstwie, ale głównie go interesował handel. W tej chwili ma dwie hurtownie, to znaczy jedną hurtownię ma jego syn, któremu już odpisał całe gospodarstwo, też w całości, mimo że ma trójkę dzieci. Odpisał całe gospodarstwo temu swojemu Marcinowi, który jest niezwykle zaangażowanym i niezwykle dobrym i rolnikiem o ogromnej wiedzy, ale przede wszystkim niezwykle pracowitym. To sąsiedzi mówią. Proszę pana, ja wstaję o 5, 6, a on już na traktorze pół pola zaorał. Mówi, kiedy on śpi, kiedy odpoczywa. Więc mają dwie hurtownie. Marcin dostał środki z Unii Europejskiej na dywersyfikację tego, co się dzieje w gospodarstwie. Kupił 3 tiry, ma transportowe przedsiębiorstwo. I to gospodarstwo w tej chwili jako jedyne ma stado bydła mięsnego, które liczy około 140 sztuk, które się pasą właśnie na wynajętym od wspólnoty pastwisku. I to gospodarstwo, wydaje mi się, jest takim przykładem, co się będzie działo w przyszłości, bo jest też gospodarstwo pana Gosa. To nie jest polskie nazwisko, ale jest parę takich nazwisk w Przybyszewie. To są jacyś osadnicy sprowadzeni z zachodu, z Niemiec. Gos, Herr. No ale już tam od pokoleń gospodarujący. Tak, ale są od pokoleń. I tych Gosów to gospodarstwo, duża przetwórnia to jest też właśnie zalążkiem tego, co, to znaczy nie zalążkiem, to już jest fakt. To też ale jest w jakim droga kierunku rozwoju. Pójdzie Przybyszew. No jest taki pan Sadkowski, który po teściu objął 17 hektarów, no już w tej chwili około 30, ale z gospodarstwa swoich żony, dziadków za pieniądze unijne jest wybudowana przetwórnia, gdzie się kisi po 50, po 100 ton, prawda, kapusty. To wszystko jest foliowane woreczki i on to rozwozi po... Ma duże zamówienia w różnych sklepach. Czyli jest przyszłość. A ja mam jeszcze takie pytanie, bo od jakiegoś czasu pojawia się, mówi się o takiej koncepcji smart wsi, wsi inteligentnej, tak? Instytut z naszym też małym udziałem realizował projekt dotyczący tego, jak to w Polsce jest, czy są już takie wsie, czy ich nie ma, co można zrobić, żeby były.
Nie brzmi to dobrze, ta smart wieś, ta inteligentna wieś też nie brzmi dobrze, ale wydaje się, że coraz bardziej wiemy, o co chodzi w tej koncepcji. I tak jak czytałam książkę i teraz słucham pana profesora i wczoraj się tak trochę zastanawiałam, to doszłam do wniosku, że w zasadzie Przybyszew to prawie od zawsze był taką inteligentną wsią, która potrafiła te swoje niezwykłe walory najpierw bycia w gruncie rzeczy miastem i tych przywilejów miejskich, braku pańszczyzny przede wszystkim, tak, wykorzystać. Potem ci wybitni ludzie, liderzy, instytucje, wizja, tak, to wszystko chyba by kwalifikowało Przybyszew do tej kategorii. I teraz tak się zastanawiam, czy w momencie, w którym historycznym teraz jest Przybyszew, co by tam się mogło zadziać, czy może już wszystko tam się zadziało, żeby powiedzieć tak, to jest właśnie ta wieś przyszłości, w której ludziom się żyje dobrze i chcą w niej żyć, no bo rozumiem, że też o to chodzi w tej koncepcji. Myślę, że Przybyszew nie ma oczyszczalni ścieków i kanalizacji. To aż dziwne. To aż dziwne. Mało tego, w gminie były propagowane biologiczne oczyszczanie, prawda, przy każdym gospodarstwie. No ale to też jakoś nie chwyciło. Ale jeśli Przybyszew w dalszym ciągu chce być jakimś takim centrum i być może, że nawet jest przyszłość przed Przybyszewem, jeśli rolnicy dogadają się, czy przynajmniej część z nich się dogada z sobą i zaczną propagować takie zrównoważone rolnictwo, jakie już jest w niektórych częściach Europy. Są badania w Niemczech, w Belgii, że rolnicy, którzy w 50% zrezygnowali z ilości nawozów i pestycydów, a w zamian zaczęli stosować innego typu zabiegi agrotechniczne, uzyskują tylko o 5-10% niższe plony. I ja myślę, które że pewnie mogą trochę drożej sprzedać dzięki temu. Ja myślę, że to powinno być wizytówką przyszłą Przybyszewa, tego typu rolnictwo. I być może, że wtedy tam powstaną jakieś letnie szkoły. Przecież te wszystkie łąki przybyszewskie i pastwiska to jest już Natura 2000. No właśnie o to chciałam spytać. To jest krokot Przybyszewa. Bo to jest też przyrodniczo niezmiernie cenny teren i też piękny. Czy to jest Zaczęły się spływy Pilicą. Tak, wiem, sama spływa. Na kajakach, tak. No. Czyli jest jeszcze możliwość rozwoju nie rolniczego, tylko takiego... Tak, przyrodniczego. Wróćmy do kościoła. Największy dom murowany w Przybyszewie to jest dom parafialny, który spełniał wiele pożytecznych funkcji. Tam nawet było w pewnym okresie ochronka dla dzieci w okresie najpilniejszych prac polowych. Tam się odbywały różnego typu zebrania tych instytucji gospodarczych, które organizował ksiądz Wilkoszewski. Ten dom niszczeje. Bo teraz te funkcje spełnia remiza, rozumiem, albo różne inne miejsca. Nie, ja bym rozmawiał z kościołem. Za przysłowiową złotówkę niech to przejmie gmina, która już w tej chwili stworzyła szkołę i przedszkole dla niepełnosprawnych. Stworzyła ośrodek w byłym gimnazjum, z którym nie wiadomo co było robić. Ośrodek dla przyuczania zawodu dla starszych osób niepełnosprawnych. I ja bym właśnie w tym domu parafialnym, aż się prosi, żeby coś podobnego zrobić, czy nawet dom opieki nad starszymi osobami, czy nawet właśnie jakieś pomieszczenia dla tych szkół letnich, które dzieci by przyjeżdżały, zapoznawały się. Przecież dzieci nie wiedzą, jak wygląda wieś. Nie wiedzą, że od krowy jest mleko, a jak jest, pokazuje się klej Atlas i ten bocian na
na to, 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 to kuzyna, chłopak, kiedy zobaczył Bodziana, to krzyknął: tata, Atlas. No tak. Także no warto pomyśleć o takim też kierunku rozwoju, związanym właśnie trochę z ekologią, z lepszym traktowaniem gleby, żeby ona nie utraciła żyzności, tak jak w niektórych krajach, w Chinach jest parę milionów hektarów skażonej ziemi. To samo mamy w Holandii. Może nie milionów, ale, ale jest wiele ziemi, której byłoby ryzykiem uprawianie tam warzyw, poza kwiatami może. Czyli to optymistycznie w zasadzie kończymy, bo przyszłość jest, tylko trzeba trochę się wysilić. Trzeba się trochę wysilić i jest niepokojący właśnie ten sygnał, że no trochę zaczynamy to być, ja myślę, że i zbyt wiele darmowego pieniądza, jaki trafia w tej chwili na wieś, powoduje, że są postawy trochę takie roszczeniowe i ludziom nie chce się z takim zapałem zabrać do wspólnej integracji, do wspólnego działania. Jeszcze w tej wsi jest wiele do zrobienia. No, wspominaliśmy na tym promocji mojej książki i o dziwo to się stało, ale w jednej szkole poza Przybyszewem, że ogłoszono konkurs na taki pamiętnikarski trochę o historii wsi, o historii gospodarstwa, w którym mieszkam, o historii rodziny. Aż się prosi to, żeby zrobić w Przybyszewie. Są wspaniałe materiały. Żyją ludzie, którzy w tym wszystkim uczestniczyli. I mogliby jeszcze dużo opowiedzieć. No. Wójt wybudował 65 kilometrów dróg. Każda wieś jest, ma świetne połączenie. A Przybyszew 6 kilometrów dróg, żeby wywieźć warzywa do trasy Warszawa, Radom, Kielce, to tam trzeba było zaprzęgać, brać od sąsiada dodatkowe dwa konie, które ten ciężki wóz na obręczach wyciągną po tym piachu albo błocie do tego traktu. To Przybyszew zaczął budowę tej drogi przed wojną, zbudowano kilometr, w czasie okupacji niemieckiej zero, a później dopiero przed 1960 rokiem zbudowano dalszy ten bruk, tak zwane te kociołby. A teraz jest wspaniały asfalt, który został poprawiony przez gminę, także tu nie ma... Dawniej wieś musiała, jeśli chciała coś mieć, musiała się do tego dołożyć. Albo czynem społecznym, albo pieniędzmi, albo pracą. Żeby powstał most w Przybyszewie nad Pilicą, żeby bydło nie przechodziło jesienią w brud rzeki, się nie przeziębiało, to gospodarstwa się opodatkowały. W zależności od obszaru. Czyli te lepsze warunki niestety trochę tę aktywność ludzką usypiają. Dokładnie. Trzeba znaleźć, no nie życzymy pogorszenia tych warunków, więc trzeba chyba znaleźć jakieś inne bodźce. Trzeba wykazać się, no ci liderzy, tak? Kapitał społeczny. No. Ja liczę i zachęcam, właśnie wspomniany ten gospodarz, który oddał już synowi gospodarstwo, ale oczywiście dalej w nim pracuje, bo on sobie nie wyobraża życia bez pracy, pan Grzegorz Seliga. To mówię: panie Grzegorzu, odniósł pan absolutny sukces w swoim życiu. Ustawił pan dzieci wszystkie. Bo jesteś właścicielem jeszcze hotelu w Radomiu, który córka prowadzi, to córka ten hotel odziedziczy, a syn dostał gospodarstwo świetnie prosperujące. Mówię: panie Grzegorzu, musi pan ten swój sukces indywidualny w tym gospodarstwie teraz poszerzyć o sukces działacza społecznego, ale nie takiego, że pan do wszystkiego dołoży się pieniędzmi. Pan musi zacząć działać społecznie i organizować tą działalność społeczną na wsi. Ma pan niewątpliwy autorytet. No ale widzę, że... No może to jest dłuższy proces, panie zmiękczania. Profesorze. Zmiękczania. Tak. No i ci młodzi, tak? I ci młodzi. Myślę, tak. Że po prostu... Trzeba. Ja z nauczycielami będę w tej sprawie rozmawiał jeszcze w Przybyszewie, bo czas do czasu tam jeżdżę. Żeby jednak pomyśleli, tak jak mamy tutaj
Nie wiem, czy one tu leżą, pamiętniki. Leżą tutaj. 100 lat, tak. 100 lat mojego gospodarstwa. To tak, żeby I tu są pamiętniki, i tu są pamiętniki tak. Młodych dziewcząt, młodych ludzi. Żeby zorganizować taki konkurs pamiętnikarstwa właśnie we wsi. Są jeszcze materiały, są książki, są wspomnienia, mają fotografie. Jeszcze starsi ludzie coś pamiętają. I to jest budowa lokalnego patriotyzmu. Nauczyciela historii trzeba przekonać. Tak. Panie profesorze, dziękuję bardzo ja za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Thank you.